Jeśli, jeśli yy, 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 Prawo i Sprawiedliwość przegra, to wybory, ja uważam ten scenariusz za bardziej prawdopodobny, no to oczywiście przywództwo starszego z nich Kaczyńskiego może być jakoś stanąć pod jakimś znakiem zapytania, aczkolwiek tam nie ma mechanizmów, że tak powiem, zmiany. To znaczy, tam to, to musiałoby się stać w jakiś gwałtowny sposób i no, Kaczyński kiedyś w przeszłości przegrywając wybory nie, nie, nie wypuszczał, że tak powiem, lejców z, z, z rąk. No Jeśli przegra Tusk z kolei, co jest mniej prawdopodobne, to rzeczywiście jego przywództwo może być jeszcze mocniej zakwestionowane, zwłaszcza, że no, pamiętajmy, no opozycja to nie jest wyłącznie platforma, prawda? To jest też pytanie o proporcje między poszczególnymi partiami i tak dalej, i tak dalej. Jest pytanie o to, czy jemu uda się stworzyć jedną listę. W tej chwili wydaje się, że raczej nie, ale oczywiście to się bliżej wyborów może zmienić. Więc, więc oczywiście no, każdy z nich jest narażony. Myślę, że każdy z nich traktuje ten bój jako trochę bój ostatni. To